Jarek Kubicki po spotkaniu z Piastem Gliwice. Jarek, zwycięstwo 1-0. Jak z twojej perspektywy wyglądał ten mecz? Mieliście go pod kontrolą, czy gdzieś tam w drugiej połowie trochę tej nerwówki się pojawiło? Myślę, że mieliśmy pod kontrolą ogólnie cały mecz. W pewnym momencie Piast gdzieś tam musiał zaryzykować, siadł na nas wyżej, ale dobrze wychodziliśmy spod ich pressingu i myślę, że takie mecze musimy grać dalej. Gdzieś tam u was w głowie nie siedziały te straty prowadzenia z ostatnich meczów, dwukrotnie z 2-0 na 2-2. Dzisiaj co prawda tylko jedna bramka przewagi, ale udało się dowieść. Była taka niepewność z tym związana, czy po prostu wyrzuciliście to z głowy? Nie. Rozmawialiśmy o tym po meczu z Wisłą, że trzeba dociągnąć ten wynik, mimo tego, że gdzieś tam w Krakowie nasza gra nie wyglądała najlepiej, to musimy ten wynik dociągnąć. Teraz tak samo rozmawialiśmy, że jak będzie 1-0, to nie czekamy gdzieś tam z tyłu, tylko idziemy dalej po kolejną bramkę. Niestety nie udało nam się zdobyć drugiej bramki, też byliśmy bardzo blisko tego i cieszymy się, że było na 0 z tyłu. Drugi mecz pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka. Ile twoim zdaniem potrzeba czasu, żebyście wy, piłkarze, przystosowali się do pomysłu trenera i kiedy będzie faktycznie można mówić, że jesteście już drużyną Tomasza Kaczmarka i gracie tak, jak on chce? Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo dopiero to jest, tak jak powiedziałeś, drugi mecz. Teraz czekają nas gdzieś tam 3 mecze w krótkim czasie i tych treningów nie będzie za wiele. Także dajmy sobie czas, bo i tak gdzieś tam zmieniamy ten pomysł i tą grę. Jarek, dzięki, powodzenia w kolejnym. Dziękuję bardzo.